Dzień dobry Państwu, Maciek z tej strony. Dzisiaj nagrywam trochę w innym miejscu, no bo zanim bym wyjechał na to swoje miejsce do nagrywania, to auto by mi się ubrudziło od soli, od wszystkiego, a tutaj udało się uchować po prostu przed śniegiem w garażu i mogę go pokazać tak, jak naprawdę wygląda przed Państwem. Citroen C4 iCross i jak mówi reklama, Citroen Creative Technology, czyli to samo co Mitsubishi. Tak naprawdę oglądamy tutaj Mitsubishi ASX w przebraniu, bo te modele nie różnią się praktycznie niczym oprócz oblachowania. Występuje w nich ten sam środek oraz ten sam silnik benzynowy 1.6 Miwek 117 koni, bardzo polecany. Jest to silnik starego typu na łańcuchu, nadający się też do instalacji LPG, co przy tych cenach paliwa, nie muszę nikomu mówić, stało się coraz częstszą alternatywą dla diesla. Mamy tutaj pojazd z przebiegiem 152 tysiące z roku 2013, czyli nie ma jeszcze 10 lat. Cóż mogę jeszcze Wam dodać? Na pewno jedyną różnicą taką z Mitsubishi ASX są to, że tutaj mamy stalowe płótniki, a w ASX są plastikowe. No i przy okazji Citroen też był cynkowany, więc troszeczkę ta blacha Wam dłużej wytrzyma. A przy okazji to, że auto jest z Francji, nie widziało jeszcze takich warunków, jak teraz właśnie mamy na drodze, więc nie ma na nim nigdzie korozji. Z ciekawszego wyposażenia mamy tutaj koła 18, fajnie nadają mu taki masywny wizualny kształt, światła dzienne, tutaj widzicie taki mały pionowy pasek, to jest właśnie tutaj, ten grill też fajnie łączy się z lampami srebrny, ogólnie według mnie wygląda dużo świeżej niż ASX, przez te wszystkie srebra i przełamania, teraz idę trochę dalej, tutaj na tym właśnie boku taki trójkącik jak w nowych Oplach. Z wyposażenia mamy jeszcze czujnik deszczu, czujnik zmierzchu, czyli rzeczy wygodne do jazdy, no i z tyłu czujniki parkowania, a wyposażenie wewnętrzne opowiem Wam w środku, technicznie bez problemu, klocki tarcze w porządku, opony z przodu wielosezonowe, z tyłu chyba też, teraz nawet nie widzę, więc można sobie jeździć w lato i zima. I czy coś jeszcze warto o nim dodać? Na pewno wielkościowo pojazd wygodny do parkowania w mieście, wszędzie się nie zmieścimy, bo ogólnie kształt to można powiedzieć to taki troszeczkę większy hatchback na dużych kołach, tam nawet macie z tyłu Leona, jakbyście postawili te dwa auto obok siebie, to jest tak naprawdę ciut dłuższy, więc myślę, że każdy sobie go tam spokojnie zaparkuje w mieście i wjedzie na krawężnik dzięki temu wielkiemu prześwitowi. Myślę, że o, z zewnątrz to tyle, resztę opowiadamy wewnątrz. A tutaj na potwierdzenie przebiegu mamy książkę serwisową, pierwszy wpis 29, 53, 74 i tu jest jeszcze 100 tysięcy kilometrów, a dalej kolejnym dokumentem potwierdzającym jest francuski przegląd, tu macie ważność do maja 2023, oraz tutaj kilometry, przy jakim był robiony rok temu w maju, przy 144, więc auto dużo nie najechało, około 8000 km. I tu jest jeszcze jakaś fakturka też z wpisanym przebiegiem 123 000, nie widzę teraz, 2020 roku. Zatem wnętrze pojazdu, moi mili, zaczynamy sobie od lewej strony. Cztery przyciski, elektryczne szyby. Przy okazji wspomnę, że mamy tutaj jeszcze automatycznie składane lustereczka. Spójrzcie, ładnie się składają. Na szczęście nie są tutaj zamrożone. Dalej, tutaj panel pod lewą ręką. Przycisk od wyłączania czujników parkowania. Tutaj mamy też system start i stop, wyłączanie i wyłączanie ESP. Warto pamiętać, że praktycznie wygląda to tak samo jak w autach z tego roku 2022. Oni jak coś już robią, Japończycy, to raczej nie zmieniają kształtu. Tutaj oczywiście mamy włącznik dla automatycznych świateł przeciwdzielnych. Dalej ekran środkowy z informacjami. Kierownica, kierownica fajnie wygląda, połączenie plastiku ze skórą pikowaną. Widzicie tutaj bardzo ładną, no teraz może nie będzie tego dokładnie widać, ale postaram się, faktura praktycznie jest cała na kierownicy, widać jak wyglądała pierwotnie. Tutaj odbieranie telefonu, sterowanie tempomatem, kierownica naprawdę przyjemnie się prezentuje. Dalej konsola środkowa,
wszystko w takim black piano. Radyjko, klimatyzacja, to jest klimatyzacja automat. Tak to wygląda, gdzie mamy tutaj właśnie zmianę temperatury, no i oczywiście gdzieś jest przycisk auto, ale warto o tym wspomnieć, bo nie wygląda jak w standardowych samochodach. Dalej gałka zmiany biegów, ręczny, wygląda naprawdę przyjemnie, no i oczywiście wisienka na torcie, czyli półskórzane fotele, ładnie utrzymane, wygodne do jazdy. W zimę jest na nich ciepło, w lato nie grzeją, nie przez jak pełne skóry, fajna opcja. No deska, standard. No i z tyłu jeszcze mamy ISOFIX, duży podłokietnik, tutaj również podłokietnik dwumiejscowy i gniazdo na USB-ka AUX-a, więc każdy może sobie podłączyć ulubioną muzykę. Dalej, lusterko jest też z fotochromem, więc was nie będzie raził, też będzie jechał z nieustawionymi światłami. I pokażę wam jeszcze fotel mój, też praktycznie, powiem wam uczciwie, zero zużycia na tej półskórze. Wygląda naprawdę ładnie. Cóż, chyba o wnętrzu to tyle. Wydaje mi się, że jest zadbane. Mogę was jeszcze zaprosić do polubienia mojej strony na Instagramie mafkarauta oraz odwiedzenia mojej strony z autami Mafkar Automoto, polubienia filmiku oraz zostawienia subskrypcji, bo pamiętajcie, jeżeli nie znajdziecie teraz coś, co was interesuje, to w przyszłości może wpadnie taki samochód, jakiego akurat szukacie. No i pamiętajcie, że u mnie każde auto jest opłacone, możecie sobie wykupić do gwarancji do roku czasu oraz jeżeli nie macie tego auta, dostarczyć do domu, chętnie wam dowiozę w rozsądnych pieniądzach na lawecie. Pozdrawiam, hej!